rąk szefa tutaj Związku Dolnośląskiego otrzymać. Pani Monika Krupa została już tutaj Państwu przedstawiona dokładnie z każdej niemal sportowej strony. Panie Krzysztofie, tak jest. No to teraz pora na Pana. Dyplomowany nauczyciel szachowy, tak ładnie Pana określiłem, w tym jest dużo prawdy. No to proszę powiedzieć, jak to jest z tym dyplomem, bo ten tytuł jakoś tak bardziej kojarzy się z takim nauczycielstwem sensu stricte, czyli wykładowcami matematyki, języka polskiego, biologii. Powiem, że próbowałem w życiu robić dużo rzeczy. Nawet byłem rusznikarzem w wojsku przez jakiś czas. Byłem także dyrektorem placówki oświatowej. Ale wiem, że najwięcej przyjemności, najwięcej satysfakcji, najwięcej radości mi przysparza fakt, że mogę pracować z dziećmi i przekazywać im wiedzę z dyscypliny, którą uważam za niezwykle ważną do tego, żeby można było w pełni rozwijać intelekt młodego człowieka. Stąd właśnie takie głębokie przeświadczenie i miłość do królewskiej gry, która uważam, że jest niezwykle ważnym narzędziem do kształtowania pięknego, mądrego umysłu. Pani Monika, z tego co słyszałem, jest bardzo zdolna, bardzo utalentowana, nawet mimo tego, że ostatnio ma Pani mniej czasu na trening, także to akurat w jaki sposób zapowiadałem naszą konfrontację tutaj w studiu, no nie rozmija się do końca z prawdą. Jak to jest, Pani Moniko? Ten talent rzeczywiście jest tak duży. Może troszeczkę Pan Krzysztof również będzie uzupełniał tę wypowiedź, przepraszam, bo ciężko się może wypowiadać na temat swoich umiejętności, żeby nie być posądzoną o nieskromność, ale zapytam, rzeczywiście brakuje czasu ostatnio trochę? Trochę czasu brakuje. Jest to związane chociażby z tym, że mam dwójkę małych dzieci i bardziej jakby to już w tym momencie jestem mamą nawet niż szachistką. Natomiast od tematu szachowego nie oddalam się w różnej formie, cały czas gdzieś tam. Te szachy na co dzień mi towarzyszą, a ostatnimi czasy bardziej nawet w takim połączeniu szachy i przedszkolaki, bo zainteresowałam się szerzeniem, propagowaniem szachów wśród najmłodszych. Zaczęło się od córeczki naszej, 7-letniej Kamili, która okazała się żywą reklamą szachów w przedszkolu i pojawił się właśnie taki temat, praca z małymi dziećmi. Ja jeszcze dodam, że to Kamila jest, dobrze pamiętam, mistrzynią Wrocławia już, tak? Kamila jest wicemistrzynią Wrocławia z cyklu biologicznego Otwartych Mistrzostw Wrocławia, które organizujemy dla dzieci w Młodzieżowym Domu Kultury w Wrocławiu Śródmieście, ulica Dibuła 5, kuźni talentów szachowych. To Jolanta Zawadzka stamtąd pochodzi, przypomnijmy. Powiem, że moja przygoda z Jolą Zawadzką i z całą rodziną Zawadzkich zaczęła się gdzieś na początku lat 80., kiedy w ramach pracy w Młodzieżowym Domu Kultury pracowałem na ulicy Pałcza, w szkole jeszcze wtedy podstawowej i była dwójka niezwykle utalentowanych i dobrze zapowiadających się dzieci, zawodników szachowych, których brałem za ręce i zaprowadzałem, idąc z akademika asystenckiego Politechniki do pobliskiej szkoły i poproszono mnie po jakimś czasie, rodzice poprosili, żebym również brał 6-letnią wtedy Jolę, która szachami się nie interesowała i zawsze podkreślała, że ona woli układać sobie jakieś obrazki, czy później Pokemony. Ale no, trzeba było coś z nią zrobić, no, więc była tam bardziej asystentką i nie uczestniczyła aktywnie w naszych pracach, nie, szachowych. Nawet do dnia dzisiejszego wszyscy wytykają mi, że kiedyś w fali lekkiego wzburzenia oznajmiłem, że z kogo jak z kogo, ale z Joli Zawadzkiej to nigdy prawdziwa szachistka nie wyrośnie. Do dnia dzisiejszego muszę wycofywać się z tego, bo jak wiemy, Jola jest nie tylko mistrzynią wielokrotną Polski, chyba 7- czy 8-krotną, mistrzynią Europy, mistrzynią świata,
aktualną mistrzynią, wicemistrzynią świata, do, tam chyba do lat 20. Nie. Ale przyjemne są takie pomyłki. No niestety, proszę Państwa, wracając na naszą szachownicę, tutaj hetman Moniki Krupy poczynił wielkie spustoszenie na moim prawym skrzydle. No i w tej sytuacji, no, rzadko mi się zdarza, Pani Moniko. Ale muszę zaproponować remis. Jeszcze raz. Proponuję po raz kolejny, tak, z uporem maniaka remis. A jak nie, no to cóż, przyjdzie mi zrobić to, czego bardzo Sepuku. Nie lubię. Tak, to się chyba tak robi, tak? Nie. Czy dobrze? Czy dobrze przewróciłem króla w tym momencie? Chciałem się zastanowić, bo tak znaczy, patrzę na czas. To... Powiem tak, no, tłumacząc to w pełni sportową terminologią, moi rozgrywający dzisiaj grają znacznie poniżej oczekiwań. Jeżeli chodzi o skuteczność moich przednich formacji, to również pozostawia ona wiele do życzenia. Okres przygotowawczy chyba został troszeczkę tutaj... No, nie najlepiej wykorzystany. Mój hetman jest ociężały, jakby wrócił z jakąś lekką nadwagą po świątecznej przerwie. A poza tym, no nie chcę tutaj narzekać na sędziowanie. Moja część szachownicy wydaje mi się znacznie gorzej przygotowana. Także moje figury tutaj z dużym trudem się poruszają. Ja Pani Moniko. Oświetlenie zdecydowanie miało wpływ. I tak, jakoś słabo widzę. Pani Moniko, serdecznie dziękuję. Gratuluję. To jest niespodzianka naprawdę. Wynik tej konfrontacji. Okazała się, że puchar telewizji dolnośląskiej staje się Pani własnością. Jak to jest... Wszystkie stacje satelitarne będą tak przekazywać będą zapis tej partii. Jak to jest z graniem z komputerem, panie Krzysztofie? Czy ta era, gdzie no, człowiek będzie bezsilny wobec mechanicznego urządzenia, no, już jest taka nieuchronna? Znaczy, jeżeli mówimy o komputerze i o szachach, to oczywiście przypominamy sobie wielki mecz Gary Kasparowa, tego, który chce być ciągle jeszcze prezydentem Rosji, z Deep Blue, czyli z programem, który był tworzony przez ponad 10 lat do tego celu, żeby wygrać właśnie z Gary Kasparowym i on był bardzo indywidualnie ustawiany. Powiem, że na pewno przez długi okres czasu jeszcze nie będzie komputer w stanie, czy jakikolwiek program szachowy całkowicie pokonać człowieka. Ponieważ my mamy to, czego jeszcze komputer nie posiadł, czyli my mamy intuicję. Ona jest niezwykle ważna i pozwala nam odrzucać te warianty, które i te kontynuacje, które uważamy, że będą zupełnie niepotrzebne, nierealne. A komputer niestety musi liczyć wszystko ciągle jeszcze. Przelicza oczywiście te wszystkie swoje warianty, kombinacje w ułamku sekundy, miliardowe wartości, ale no brakuje mu duszy. No i to jest kolejna optymistyczna informacja w tej pierwszej części naszego programu. Przypomnę, tą pierwszą dobrą informacją jest kolejne zwycięstwo arcymistrzyni Moniki Krupy, tym razem odniesione w studiu magazynu Sport Game Plus. Teraz zapraszam na tradycyjne podsumowanie tego, co najważniejsze w dolnośląskim sporcie, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni, a po przerwie między innymi opowiemy o tym, jak nauczać najmłodszych nie tylko metodą stricte sportową, ale również za pomocą barwnych opowieści związanych właśnie z szachownicą. Koszykarze Śląska Wrocław postawili kolejny krok w drodze do półfinału Mistrzostw Polski. Wrocławianie po bardzo dobrym spotkaniu pokonali w Ostrowie Stal 71-63 i w rywalizacji ćwierćfinałowej do trzech wygranych prowadzą 2-1. Mecz był niezwykle nerwowy, bo obie drużyny zdawały sobie sprawę z jego rangi. Na szczęście więcej zimnej krwi zachował Śląsk i prowadzony przez dobrze dysponowanych Stewicza i Homana pewnie zwyciężył. Bliscy sukcesu w weekend byli także piłkarze Śląska Wrocław. Na zapleczu Ekstraklasy jednak drużyna Ryszarda Tarasiewicza zaledwie zremisowała w Turku z Turem 1-1. Wrocławianie zagrali dobry mecz, ale znów zabrakło szczęścia. Od 46 minuty Śląsk prowadził po strzale Marka Gancarczyka. Gospodarze wyrównali na 14 minut przed końcem, kiedy to błąd naszej obrony wykorzystał Olszewski i ustalił końcowy wynik spotkania. Śląsk spadł na czwarte miejsce w tabeli drugoligowych rozgrywek. Zaledwie jednej wygranej brakuje już siatkarkom Gwardii Wrocław do awansu do Ekstraklasy. Po dwóch meczach finału play-off zespół z Krupniczej prowadzi z Wisłą Kraków 2-0. Sobotnie spotkanie wrocławianki zakończyły zwycięsko w tiebreaku. Wczoraj zagrały o niebo lepiej i pewniej też pokonały krakowianki 3-1. Do upragnionego powrotu do Ekstraklasy brakuje bardzo niewiele. Zwycięstwo z Gdańska przywieźli piłkarze